Izrael kontra Palestyna. Po czyjej stronie jestem? Jestem po stronie Polski. A jak odczytuję w tej kwestii polski interes narodowy? Abyśmy w imię interesów obcych mocarstw nie wciskali żadnej części ciała pomiędzy drzwi a futrynę. Bez względu na osobiste sympatie czy antypatie. Nie uważam, żebyśmy jako naród, kraj, zawsze musieli mieć zdanie na jakiś temat, tym bardziej, że ten konflikt nie jest jednowymiarowy. Przecież Hamas, który dopuszcza się dzisiaj zbrodni na tych wszystkich ludziach, żołnierzach i cywilach, nie był założony przez Palestyńczyków. Wiecie, kto założył Hamas? Izrael. Ładnych parę lat temu. Tylko, że coś wymknęło się spod kontroli. Myślicie, że w kraju, który jest nieustannie uzbrojony, w kraju, w którym wszyscy, w zasadzie wszyscy obywatele są żołnierzami, broń mają w domu, noszą ją przy sobie, jest możliwe, żeby nagle, ni stąd, ni zowąd, w 90 kilku punktach przedarło się do tego kraju około 1000 bojowników, którzy zamierzają zginąć za swoją sprawę? Nie jest to konflikt jednowymiarowy. Jedno natomiast jest pewne. My w Polsce nie chcemy mieć tego, ani tego, oraz tego. Nie interesuje nas na ulicach taki widok, ani taki, oraz takie obrazki. To nie jest nasza wojna, to nie jest nasza sprawa. Zajmijmy się tym, aby na spokojnie zbudować wokół Polski silny blok państw, które zamiast oglądać się na to, co dzieje się 4000 km od naszej granicy, postawią tamę, a gdy będzie trzeba, silny opór temu, co próbują nam tutaj zainstalować Niemcy wraz z Unią Europejską. W minioną środę dwie unijne komisje zakończyły pracę nad nowym prawem imigracyjnym i azylowym dla całej wspólnoty. Słyszeliście coś o tym? Urzędnicy odgrażają się, że wejście w życie liberalizacji przepisów i tego pakietu imigracyjnego jest nieuniknione i zacznie obowiązywać na wiosnę 2024 roku. Dlaczego na wiosnę, a nie na zimę? Dlatego, że wiosną stopnieją lody i będzie można sprawniej przejść. Nie trzeba będzie się tułać po Europie w minus 30 stopniach. Co to oznacza? Że Niemcy przez narzędzia, które zbudowali sobie w Brukseli, będą wymagać od nas przyjmowania dziesiątek tysięcy nielegalnych imigrantów niewiadomego pochodzenia, bez możliwości żadnego weta. Gdy będziemy protestować, nałożą na nas kary finansowe i to obligatoryjne względem traktatów, które jako państwo przecież podpisaliśmy. Jeżeli nie spełnimy zapisów ustawy, zaczniemy być sekowani gospodarczo. Berlin ma już swoje metody, jak to robić. Zgodnie ze starą zasadą, na trzyczkownika kilku jatka. Pamiętacie? Pamiętacie, jak ona brzmi? Ja wiem, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich tak długo będziemy kochać, aż oni nas pokochają. No i tak nas długo będą kochać Niemcy. Na wiosnę może ruszyć prawdziwa fala imigrantów. I to są nasze realne problemy, a nie konflikty i czystki etniczne na nie naszej ziemi. Chociaż każdy z nas ma różny pogląd w tej sprawie. Co poza satysfakcją da nam wykrzykiwanie "Wolna Palestyna" albo "Izrael ma rację"? Bez względu na to, kto ma rację, a uwierzcie mi, że mam w tej sprawie od ponad 20 lat swoje zdanie i przekonania, to proszę i staram się właśnie teraz przekonać was do jednego. Zajmijmy się własnym podwórkiem, tak abyśmy niedługo nie musieli bać się o swoje żony, córki, matki i synów na ulicach własnych miast. Miejmy w tej sprawie własne poglądy, ale Polska musi być w kwestiach nie swoich wojen neutralna. Rozumiecie, co to znaczy neutralna? Mamy teraz popierać Palestynę, która ani nam bratem, ani swatem, chociaż jest na swojej ziemi? Mamy popierać Izrael, który przez ostatnie lata nieustannie wypowiada się w sposób jawnie antypolski. Politycy izraelscy doprowadzają do sytuacji, w której stajemy pod murem i musimy się spowiadać z naszej własności, którą mamy im niby oddawać w ramach utraconych w czasie wojen majątków. Więcej na ten temat już w najbliższym programie specjalnym. Nie. Nie będzie to program o Izraelu, Palestynie, o Hamasie i jego izraelskich początkach. Jak chcecie merytorycznej i konkretnej, nieudawanej wiedzy, to wejdźcie sobie na kanał doktora Szewki. Szewko, czyli na wschód od Bliskiego Wschodu. Taki kanał. Ja postaram natomiast się opowiedzieć, jak wygląda w tej sprawie polityka polska i przed czym powinniśmy się wystrzegać i co dzieje się za kulisami tych wszystkich światowych nowinek, jaką politykę szykują nam Niemcy razem z Ukraińcami, w co grają Amerykanie i co może nas dotyczyć w końcu bezpośrednio. Bądźcie czujni. Tymczasem zapraszam was na mój kanał YouTube, gdzie znajdziecie wiele innych ciekawych treści. Marek Miśko. Czuwaj!
Nie dajcie się zwieść.